Moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj na film, którego chyba nikt się tutaj nie spodziewał, ale bardzo chcę spróbować tej formy. Tak jak pewnie wiecie, robienie jedzenia nie jest moją mocną stroną, a bardzo chciałabym to zmienić, przynajmniej trochę. Dlatego chciałabym Wam dzisiaj pokazać, co jem w ciągu dnia, dzisiaj, jutro i może nawet pojutrze. Przed Wami jedzeniowa sobota, jedzeniowa niedziela, więc takie wspólne jedzenie dla pary i w poniedziałek moje jedzenie jednoosobowe przy pracy z domu, ale najpierw musimy iść na zakupy. To pierwsza część naszych zakupów. Trochę warzyw, no parę rzeczy, ale przyznam, że jeżeli piekło istnieje, to w moim piekło będzie Biedronka pełna ludzi. Nie ma nic gorszego. W Carrefourze udało nam się złapać kolendrę, troszkę, jak się to różowe nazywa? Rzodkiewkę i brokuła. Na finiszu pozostały nam płatki błyskawiczne i sos sojowy. Jeszcze jeden punkt i wygramy tę grę. Błyskawiczne. Na których piszę błyskawiczne? Na tych. Jejku. Mamy wszystko poza pietruszką. OMG. To 97 zł i jakieś 20 parę groszy. Tyle wydaliśmy. I z tego będziemy robić dwa obiady, chyba ze trzy kolacje, dwa śniadania i do tego ciasto. No, to nareszcie przechodzimy do sedna tego filmiku i zabieram się za obiad. A zrobić będę chciała kalafiorowy bajt z soczewicowym ryżem z jadłospisu Healthium Nom Nom. Zazwyczaj, kiedy robimy jakieś jedzenie w domu, to jest to coś, co bardzo dobrze znamy i pewnie są to cztery dania, które robimy w kółko, więc postanowiliśmy tym razem wybrać przepisy, których jeszcze nie znamy, a które wydają nam się mega apetyczne, no i nie za trudne do zrobienia. Założyliśmy, że skoro proporcje są na obiad dla jednej osoby, to zrobiliśmy wszystko razy dwa. No i w związku z tym właśnie... Proporcja na dwie osoby jest chyba troszeczkę przesadzona. Wyszło tego strasznie dużo, ale zapakowaliśmy do pudełek do lodówki. A po pracy przychodzi czas na ocenę. Kurde, jakie to dobre. Zajebiste! Babciu, ten pasztet. Babciu, to jest zajebiste! Kroiłabym kalafiorki na jeszcze mniejsze, ale jest prześwietne, naprawdę. Nie wiem ile robiliśmy i mierzenie czasu nie ma sensu 20 w tym minut przypadku. Chyba. Naprawdę? Bo my jeszcze kamery, ustawianie tego to też dużo zajmuje. Co? Naprawdę teraz telefon. Jestem bardzo zadowolona z tego obiadu i myślę, że na maksa wejdzie do naszego jadłospisu. Super obiad. Ale się najadłem. Była 19:25, zabieram się do robienia kolacji. Zrobię tacosy z pastą kolendrową, ale tym razem zrobię z jednej porcji dla nas dwojga. Na szczęście nie potrzebuję tutaj tak wielu rzeczy, bo wystarczy nam tortilla, świeża kolendra, biała fasola, kukurydza, czerwona cebula i papryka. To też przepis z tego samego jadłospisu, Healthium Nom Nom, więc odsyłam do niego, jeżeli jesteście ciekawi szczegółów, ale ogólnie jest to bardzo proste danie. Ja trzymałam się klasycznego przepisu, a Kamil usmażył sobie do niego serek halloumi, za którym ja nie przepadam. On z kolei nie cierpi cebuli. Dobra ta pasta. Wow. Mimo, że Kamil nie lubi kolendry, to tak mówi, więc... Dobra, ja z tym daniem ogólnie mam taki problem i taką ubawę, że nie mam pojęcia jak go zjeść, ponieważ to wszystko się tutaj wysypie. Kto to będzie potem sprzątał? Dosia. Jezu, no już mi się wysypuje wszystko. Bardzo dobre, no warzywka. Serek. Cebula. Fuj. Ta pasta byłaby też bardzo spoko na kanapkę. Moim zdaniem. Mhm. Wieczorem się często ma ochotę na taką przekąskę, no nie, że jakby chipsiory czy coś takiego, a myślę, że to totalnie zastępuje, nie? Mhm. Poprzednie danie było dla mnie 5 na 5, a to? 3 na 5. Też myślę, że 3 na 5. Ale wciąż jest naprawdę bardzo dobre. Poprzednie było 4,5 na 5 dla mnie.
A na niedzielne śniadanko zrobimy sobie czaj owsiankę. Ja bardzo, bardzo lubię chai tea, więc jestem ciekawa tego przepisu. W ogóle nagrywanie śniadań jest zawsze najgorsze, bo trzeba to zrobić przed zjedzeniem śniadania. A nawet trochę przed wypiciem kawy, chociaż ja już muszę wypić. Zaczniemy od tego, że mam zaparzyć czarną herbatę z przyprawami we wrzątku. Wrzątkiem zaparzyć. Uwielbiam takie spokojne śniadania i takie dni, które mogą się zacząć od spokojnego przygotowywania śniadania, a później jedzenia. Kiedy nie trzeba się nigdzie śpieszyć, można coś obejrzeć. I chyba stąd w ogóle, podejrzewam, może się brać przyjemność przygotowywania jedzenia, kiedy ma się na to czas. Przyszedł nasz ulubiony moment, czyli moment testów. Ja od razu przyznaję, że zapomniałam kupić banany, więc tu powinny być jeszcze banany. Zacna, zacna. Bardzo delikatnie czuć ten smak, ale bardzo dobrze. Ale wspaniale, to dodaje takiego twista owsiance, ten czaj. Myślałam, ten że czaj, no. Obawiałam się, że to nie do końca będzie pasować, że to taki pomysł, trochę przepis na siłę, ale kurde, naprawdę mój ręki nie ma przepisów na siłę. No, no pycha. Zrobiłbyś jeszcze raz ten przepis? Mhm. Ja ze 100 razy bym go zrobiła. Możemy go robić wieczorami, a ja sobie będę brał do pracy, do szkoły. Jak oceniasz w skali 5? 5. 5 na 5? Mhm. Ja też. Oczekiwania kontra rzeczywistość 5 na 5. Jeszcze nie ogarnęliśmy kuchni po śniadaniu, a już bierzemy się za ciasto, bo idziemy dzisiaj do znajomych. No i żeby nie przyjść z tymi rękami, to upieczamy ciasto właśnie. I to będzie najprostsza taka szarlotka z Thermomixa tym razem, więc tak po najmniejszej linii oporu. Mega fajny efekt robią tutaj te pokrojone jabłka. Wow. Czasem nam się nie chce kroić i po prostu kładziemy jabłka na to ciasto, ale pokrojone kurka robią robotę. Siedzimy już u Hani, za mną wieża Eiffla, ale jesteśmy wciąż w Warszawie. No i przegłosowała mnie tutaj ekipa, żeby iść na miasto na pierogi. Naprawdę miałam plan, żeby w ten weekend wreszcie robić jedzenie tylko w domu. No ale życie życiem i przetestuję jakieś ponoć rewelacyjne warszawskie pierogi. Troszeczkę nie wiem, czy to wzbudza moje zaufanie, ale ufam wam. Może przesadziłam z tymi rewelacyjne, to miały być po prostu pierogi. Pyszne. I wszystkim smakowały, tylko mi nie. A zapłaciliśmy 57 zł za dwa zestawy pierożków i kolkę. A dziś na śniadanko bardzo prosta rzecz. Bułki upiekliśmy, w sumie ja wyrobiłam wieczorem ciasto na Thermomixie, Kamil dzisiaj rano upiekł i zrobię do niego pastę też z e-booka Healthy Om Nom Nom. Pastę, masło orzechowe plus śliwki. Uwielbiam śliwki, to jednak bez moich ulubionych owoców. Tutaj też zrobiłam sobie troszeczkę za dużo. Ale później jadłam po prostu ten drzem, powiedzmy, przez kilka dni. Gdyby nie nagrywki, to bym naprawdę zrobiła to śniadanie w 3 sekundy. Z tego się zrobił taki fajny drzemik, nie za słodki. Ktoś mógłby jeszcze sobie dodać tutaj syrop klonowy,
jeżeli lubi słodsze, ale ja mam odwrotny problem, zawsze jak jestem gdzieś na mieście, to wszystko jest dla mnie najczęściej za słodkie, więc ekstra. To jest idealna proporcja. A co jemy na obiad? Zapytacie. Zanim zdradzę tę tajemnicę, to tylko powiem, że śniadanie jadłam gdzieś o 10, jest 15 i no powoli mogłabym coś zjeść. Tak sycące chyba to śniadanie było dla mnie. To jest moja asystentka. A według mojego notesu, w którym mam zapisane, rozpisane posiłki, na które kupiłam składniki, bo to wszystko jest zorganizowane, słuchajcie, to jem buraczkowy ryż z ciecierzycą. A od czego tu zaczniemy? Jedynym, co mnie lekko niepokoi, jest to, że w przepisie pisze posiadkuj buraki w blenderze i nie mam pojęcia, co to znaczy. Czy to znaczy, że mam wrzucić tutaj buraki, albo przynajmniej jeden, i blendować i pożegnać się z białymi ścianami? Czy może znaczy to coś innego, czego nie rozumiem? Może mam jakoś pokroić te buraki i później zblendować? Co to znaczy poszatkować buraki w blenderze? Błagam, napiszcie mi w komentarzach. Do przepisów powinny być dodane takie, wiecie, przewodniki dla początkujących, które tłumaczą takie pojęcia. Kamil, co byś zrobił, gdybyś miał w przepisie poszatkuj buraka w blenderze? No, to znaczy, że trzeba go zmielić po prostu. Zblendować? Bo potem trzeba go potem trzeba go połączyć z ryżem. Rozumiem, ale wiesz, jak wygląda nasz blender? Czy ten burak nie wyskoczy na całe ściany? Nie, to weź termomiks najlepiej. Aha, okej. Okay. No to skoro ryż mamy już ugotowane, to idę szatkować w termomiksie buraki. Tosia mi tu podjada rukolę, muszę ją... Och. Kochanie. No wyszło to tak, więc teraz nie wiem, czy nie zbyt drobno. Ale cóż, człowiek uczy się na błędach. Często, kiedy oglądam jedzeniowe filmiki albo jakieś przepisy na YouTubie, to czuję, że mnie to przerasta, że to jest po prostu tak trudne i skomplikowane, jakieś takie składniki przedziwne, że no nawet nie próbuję. Jakby znam swoje możliwości i niemożliwości. Dlatego te 3 dni to naprawdę bije sobie brawo. Wow, nie wierzę w to, że ja to zrobiłam. Nie spodziewałam się, że tyle będzie zabawy z tym. Myślałam, że trochę prostsze będzie to danie do zrobienia, ale może przez to, że miałam mało miejsca i jakoś tak nie umiałam się poskładać i jestem zmęczona, to po prostu... Ale... No nie wiem, zobaczmy. Mega mi smakuje. Ja lubię takie rzeczy. Jeszcze tutaj miała być pomarańcza. Pewnie by dodała taki fajny twist. No ale trudno, nie miałam, zapomniałam sobie kupić. Ogólnie to jest taki bowl, ja uwielbiam bowle warzywne, kurka, więc super. Kamil wrócił i spakował od sobie obiad na jutro do pracy, bo nie jest głodny. Ale jak ci to wygląda? Myślisz, że będzie dobre? Ciekawe, zobaczymy jutro. No i to tyle, bardzo jestem ciekawa waszych wrażeń. To pierwszy tego typu filmik przeze mnie nagrany i zmontowany, więc było to trochę wyzwanie, mam nadzieję, że mu podołałam. Trochę mi pokazał, że w sumie mało jem dań w ciągu dnia. Starałam się zaplanować sobie tak po 3 dania, a tak jak dzisiaj widzicie, zjadłam śniadanie i zjadłam obiad po południu i no nie jestem dalej nic w stanie zjeść, nie wiem, chyba dlatego, że też takie sycące są te dania. I nigdy w sumie nie zastanawiałam się, czy ja jem 2 czy 3 posiłki dziennie i to mi dopiero to pokazało, że ja często jem 2 posiłki dziennie. Wszystkiego smacznego, dajcie znać, które z tych dań dla was wygląda najbardziej apetycznie.